Cześć. Pokażę Wam króciutko likwidację, a raczej przycinanie poplonu pod buraki cukrowe. Poplon zasiany po pszenicy o zimę i 2 miesiące minęło 7 dni temu. Tak, 2 miesiące od siewu. Zasiany był końcówka lipca. Jest to rzodkie foleista, groch, słonecznika troszeczkę, jakieś tam różne śmieci, które się znalazły w magazynie. Rzodkiew kupiona niedaleko, ale chyba dwie odmiany, ponieważ część poszła w korzeń, a część w kwiatostan. Tam, gdzie poszła w korzeń, wygląda to naprawdę ciekawie. Zatrzymam się może i pokażę. Nie jest może bardzo wybujały, ale źle też to nie wygląda. No. Trochę tego urosło. Tam, gdzie poszła w korzeń, mamy takie badyle piękne. Także dziki miałyby jeść co całą zimę. Wodę to niestety trochę wypiło, ale no, to jest 2-miesięczny korzonek rzodkwi. No coś pięknego, jeżeli chodzi o poplony. O, tutaj widać, co tu jest. Ziemia naprawdę bajeczna. Słoma była pocięta. Więc próchnicy dużo, rzodkiew do tego. No, wydaje mi się, że udało się fajnie, tym bardziej jeżeli tak sobie poradziła przy małej ilości wody, to w wilgotnym roku chyba byłoby jeszcze lepiej. No, to jest 2-miesięczna roślinka. Oczywiście to tylko te, które są niskie przy ziemi. Te, które poszły do góry, mają już trochę mniejsze korzenie. Chociaż ta też wygląda dobrze, ale to jest coś innego. Chyba mam tu kilka gatunków roślin tak naprawdę, ponieważ część ma bardzo grube łuszczyny, kwitnie na blado różowo, część na fioletowo różowo i ma też korzeń. Może ponazywacie mi, jeżeli będziecie wiedzieli, co to jest tak naprawdę, ponieważ jestem trochę laikiem. O, tu kolejna nasienna, ale z ładnym korzeniem. No wygląda to fajnie, naprawdę wygląda to fajnie, cieszę się z takiego poploniku. Przycinam, ponieważ boję się osypania nasion. No to tyle chyba. Jedziemy dalej. O, tak to wygląda po rozgarnięciu. To akurat drobniejsze sztuki, no ale też chyba niezłe.